21 maja roku pańskiego, Anno Domini 2023, przed drzwiami salezjańskiego kościoła Brońska 9 w Poznaniu, w godzinach południowych, popołudniowych, już wczesnych, na ulicy, na chodniku, przed głównym wejściem kościoła dla uproszenia, przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła, a przez to przyczynienie się, by Najświętsza Ofiara wróciła do każdego katolickiego kościoła Polski, Europy i świata, naszego miasta Poznania. Z kościołów budowanych dla katolickiego kultu, mszy świętej, Najświętszej Ofiary została wyrugowana nowa posoborowa antykatolicka msza, zabijająca w katolikach wiarę objawioną, świętą, zbawienną, czyniąca z katolików protestantów, a potem apostatów, nakłaniająca, wręcz przymuszająca ludzi do bezbożności, czyniąca z katolików bezbożników, czy to kapłanów, czy świeckich, czy wiernych. Matko Najświętsza, przyjmij naszą modlitwę dziś kierowaną. Modlimy się w tej garstce wiernych, ale modlitwę zanosimy w imieniu wielu, wszystkich tych, którzy chcieliby, gotowi byli stanąć wraz z nami, by uklęknąć przed drzwiami zamkniętego jest od kilku lat, całe dnie kościoła, by modlić się i z modlitwy otrzymać łaskę i wezwanie. Jaki czyn? Jaki czyn nas, katolików, ma prowadzić, że zostanie uczyniona ekspiacja za 50 lat profanowania kościołów przez posoborowych stół, posoborową mszę? Jaki czyn dla usunięcia posoborowych bluźnierstw stołów przeciw ołtarzowi i obrony tych miejsc przez katolików, przed tymi, którzy od ponad pół wieku jako zaborcy, jako zwodziciele, jako oszuści, jako uzurpatorzy w tych kościołach, wśród których byliśmy my, ja jako kapłan, wierni jako narzędzia rewolucji, diabelskiej rewolucji czynionej rękoma Żydów, masonów i użytecznych idiotów albo nieidiotów w osobach hierarchów kościelnych, wśród nich nasz rodak Jan Paweł, przez 27 lat biskup Rzymu, każą nam wierzyć papież, każą nam wierzyć święty. Zdrajca wiary katolickiej nie może być przed Bogiem święty. Upraszamy na kolanach przed Kościołem, czyniąc ekspiację za nasz brak sensus fidei, rozpoznawania tego, co wiarą katolicką jest, sprzeciwiania się temu, co wierze katolickiej przeczy, w kulcie, w doktrynie moralności. Matko Najświętsza, przyjmij naszą modlitwę kierowaną za nas, w naszym imieniu, ale i za naszych bliźnich. Misteria Dolorosa, Primum Agonia in Hortu, druga część tajemnic różańca zmawianych w dzisiejszą niedzielę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen. O przymnożenie każdemu z nas łaski wiary, nadziei i miłości. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Primum mysterium dolorosum, agonia in horto. Prosimy o umocnienie w modlitwie, byśmy się nieustannie modlili, każdego dnia. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria.